wiesz, w okolicy Charkowani, w okolicy Przemyśla. Ale widzi pan, jak wyglądają te relacje polsko-rosyjskie? Mamy wariatów w władzy. Bo chyba, jak ja byłem tam za komuny, nie? To wszyscy, i światła imperia, i sojusznicy, i opozycja, wszyscy się uczyli na polskiej kulturze, nie? I tam książę Jedność mówił, że ważne jest niepodległa Ukraina. Jak powstanie niepodległa Ukraina, się zmieni całkowicie jego politykę. I tak to słusznie. Zmieniła się, a polscy politycy mówią nadal tak, jakby się nic nie zmieniło, jak Polska graniczyła nie z Ukrainą, tylko z Rosją. A przecież od Rosji dzieli nas Ukraina, Białoruś. Jest to w ogóle jakieś takie kompletne.